Witamy Państwa w kolejnym odcinku samoprowadzącego się programu Solution One, Inside Solution One właściwie. Ja się nazywam Tomasz Piwoński, jestem zarządzający funduszem, który został zaproszony do Comparic TV, aby poopowiadać to, co się działo w ostatnim tygodniu. No a dziś też postaramy się podsumować trochę miniony miesiąc, bo akurat tak się składa, że jest pierwszy piątek nowego miesiąca. Ze mną jest pracujący na stanowisku hedżera w naszym funduszu Sebastian Król. Sebastian Król, dzień dobry Państwu. No to jak byśmy podsumowali miniony tydzień, co się działo najistotniejszego z punktu widzenia albo naszego funduszu, albo rynkowego? No na pewno jakimś wydarzeniem jest Bitcoin, który przebił 4000 dolarów, teraz już 5000 już przebił. Teraz 5, no i chyba zaczęło się spekulacje. 25% urósł w tydzień, tak? No, tak. Od 2 kwietnia do dziś przybyło kapitalizacji na rynku całym krypto 27 miliardów dolarów i cała kapitalizacja kryptowalut obecnie sięga 184 miliardów dolarów. No i co powiesz na to, co jest przyczyną tego? Właśnie nie wiem, próbowałem poszukać coś, znalazłem jakieś informacje o Elonie Musku. Ale nie wiem, jak on miał tam się przyczynić do tego, więc chyba nikt nie wie. Mam wrażenie, że to jest manipulacja. No właśnie chciałem to powiedzieć. No widzisz. Czyli wyczyszczenie tak zwanych stop lossów ludzi, którzy być może grali na spadki. Zresztą w tym ja, bo mi wywaliło wszystkie moje shorty, które miałem bardzo dużo zarobione, prywatnie oczywiście poza funduszem, bo nie pozwalają grać nam w funduszu na kryptowalutach. I tak miałem dużo i w zyskach i na zero mi je wszystkie powywalało i myślę, że to było polowanie między innymi na mnie właśnie, tak mi się wydaje. I że za chwilę to wszystko zleci. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale ja się trzymam swojej tezy, że długoterminowo, fundamentalnie tam nie ma jakiejś wartości ta waluta. I nie wiem, wydaje mi się, że to raczej krótkoterminowe jest taka akcja. Nie? No zobaczymy, ale wszystko rośnie, ropa. S&P 500. Tylko jeżeli mieli to manipulować jacyś duzi gracze, to no to raczej jest krótkoterminowa akcja, bo potrzebują, prawda, żeby długoterminowo zmanipulować, potrzebują innych uczestników rynku, którzy będą tą cenę jakby gdzieś tam też prowadzić do jakiegoś poziomu, których duzi gracze oczekują, nie? Natomiast no tutaj wydaje mi się, że ten popyt już ze strony takiej, no w cudzysłowie ulicy nazwijmy to, gdzieś tam wysechł już, nie? Więc to... No ale podobno znowu się dużo mówi o tym, już czytam jakieś komentarze, że jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawie, w sensie takim, że no ulica właśnie zaczęła o tym mówić, ludzie, którzy siedzą w krypto od lat mówią, że nagle zaczęli się do nich znajomi odzywać, że co to rośnie, może trzeba teraz wskoczyć, więc może jednak właśnie to się odbudowuje, ten popyt ulicy. No zobaczymy, no ciekawe co. No bo jeśli miało być to czyszczenie stopów, no to wydaje mi się, że już powinno to spaść z powrotem, wyczyściło stopy i powinno spadać, a to nie spada, bo się trzyma w okolicach tych 5000 dolarów, no, ale... to mnie trochę zaskoczyło. No kiedyś też słyszałem, że ten rynek Bitcoina jest skornerowany, to znaczy w sensie, że parę procent uczestników rynku posiada 90% jakby tego Bitcoina. Więc tam ten rynek, musimy pamiętać, że on jest bardzo cienki, nie? Tam nie ma dużych wolumenów, więc to stosunkowo no, jeden większy gracz może zmanipulować tą cenę bardzo łatwo, nie? Myślę, że tak. Także... No, to tyle może chyba, nie wiem, na temat Bitcoina, no. Nie sądzę, żeby zasługiwał na jakąś znaczącą rolę, aczkolwiek zaczął, tak. Więc... No bo może to było też znaczące wydarzenie, a może pociągnijmy ten wątek teraz Turcji i liry tureckiej, bo w zeszłym tygodniu rozstając się mówiliśmy, że o tej sytuacji, w której bank centralny Turcji nie pozwolił bankom komercyjnym pożyczać lir po to, żeby uniknąć krótkiej sprzedaży. Mówiliśmy, że to wszystko z powodu wyborów samorządowych, które odbyły się w miniony weekend w Turcji. Te wybory się skończyły, płynność wróciła. Ku mojemu trochę zaskoczeniu lira się nie załamała. Ona się ani nie osłabiła, ani nie załamała, ani nie umocniła, ani nie załamała. Ona po prostu stoi na tych samych poziomach. Co trochę mnie dziwi, bo myślałem, że jak wróci płynność, to się załamie. Aczkolwiek upatrywałbym tutaj
Przyczyny w tym, że nadal to pożyczanie chyba jest zaburzone, no bo patrząc na słopy u brokerów, to dochodzi do bardzo dużych dysproporcji między słopami na pozycji long i short. Ja w życiu nie widziałem tak dużych dysproporcji, tak? Czyli na shortach nie zarobimy prawie nic, bo brokerzy obniżali oprocentowanie, ale za to jak chcemy zagrać przeciwko lirze, to oprocentowanie jest gigantyczne, tam pewnie powyżej 100% w skali roku. Więc może ten rynek się płytki zrobił po prostu i dlatego ta lira się nie osłabia. No nie ma, decyzja dalej jest w utrzymaniu właściwie w tym momencie, że ta krótkoterminowa płynność jest zamknięta cały czas? Czy? Jest mało informacji, ja nie wiem. Może, nie słyszałem nic na ten temat, ale sądząc po efektach wygląda na to, że chyba coś tam dalej jest na rzeczy. Ale ja w dalszym ciągu nie uważam, że da się zatrzymać osłabienie danej waluty takimi metodami i ja dalej oczekuję załamania się tej liry. Nie, no zdecydowanie tak. No to są strukturalne problemy gospodarki tureckiej, gdzie cały czas panuje model ręcznego sterowania. No to ciekawe, Erdogan przegrał wybory samorządowe w stolicy, w Ankarze. I teraz mają podobno liczyć jeszcze raz głosy. Tam zabrakło 25 tysięcy głosów podobno. Żeby wygrał. No, wujek Stalin mówił, że nieważne kto głosuje, ważne jestem kto bardzo liczy. Jestem ciekawy, nie? Czy jak przeliczą ponownie, czy wygrają, no ale... Ja bym obstawiał raczej, że tak. I pewnie Erdogan przy okazji powróca do więzienia parę osób za to, że fałszowały wyniki, tak. Więc w Turcji dalej ciekawie, ja bym z tego powodu oczekiwał raczej spadku. Zresztą coś tam graliśmy w zeszłym tygodniu na lirze. Zmienność chyba jest dalej postrzegana przez rynki jako podwyższona, dlatego że spready są poszerzone, tak? Tak. Więc to jest taki symptom dość konkretny postrzegania ryzyka. A przede wszystkim te spready na tych słopach, które są tak. Zabójcze. Zamknęliśmy też miesiąc. Ja wczoraj, czy przedwczoraj dostałem od Ciebie raport na temat Twoich pozycji, bo od jakiegoś czasu Sebastian dostał zielone światło w zakresie pozycji spekulacyjnych i wyszło to bardzo dobrze, tak? Tak z tego co patrzyłem, to w relacji do zaangażowanego kapitału, co jest trochę oszukaną miarą powiedzmy, no ale to jest blisko 10% zysków w skali miesiąca, to pomogło nam też zrobić te plus 1% na funduszu w kwietniu, między innymi Twoje pozycje. No to jakimś tam no, nieważne, ale, kropla w morzu. Ale pomogły, tak? Zawsze by było trochę mniej, a ponieważ byliśmy niewiele ponad 1%, to może by było poniżej 1%, a tak udało nam się przebić 1% w kwietniu. Więc może byś opowiedział trochę, co to za pozycje, zwłaszcza, że mieliśmy pytania od niektórych widzów, żebyś właśnie poopowiadał więcej, jak to grałeś, dlaczego nie long puty, dlaczego long kole, coś jakbyś więcej mógł, przynajmniej jakieś trzy przykłady powiedzmy pozycji, które zajmowałeś, jaka jest idea tego, no bo Sebastian gra na opcjach, więc te pozycje są trochę trudniejsze, to ryzyko jest zabezpieczone, poziom, przy którym dochodzi do straty jest dosyć ograniczony, ryzyko jest z góry ograniczone, jakbyś mógł trochę... Dobrze, oczywiście. Więc może na początek parę słów, dlaczego w ogóle opcje. No, opcje przez to, że mają ograniczone ryzyko i przez to, że można to ryzyko minimalizować, no to są dla mnie atrakcyjnym instrumentem, nie? To znaczy główna taka zaleta jest taka, że jeżeli na przykład zrobię sobie spread opcyjny, tak zwany bull call spread, tudzież bull put spread, to znaczy oznacza to, że kupuję jedną opcję, grając na zwyżkę, kupuję opcję z niższą ceną rozliczenia, a sprzedaję z wyższą ceną rozliczenia, co mi obniża koszt pierwszej nogi tego spreadu, czyli tej niższej ceny rozliczenia. Znaczy opcji z niższą ceną rozliczenia i generalnie to poprawia bardzo istotnie stosunek ryzyka do nagrody. I tu mamy taki przykład, jak chciałem odpowiedzieć właśnie na pytanie jednego tutaj z widzów. Jakby mógł kolega tutaj podgląd włączyć na dokument w Wordzie, to byłby wdzięczny. Tak, już widać? Dobrze. I tutaj odpowiadając na pytanie jednego z widzów, bo pytanie było takie, czemu nie zrobiłem strategii bull put spreada, tylko... No powiedzmy osobom, co to jest strategia bull
bull put spread. To jest, że sprzedaje opcję put z wyższym strajkiem, czyli z wyższą ceną rozliczenia, jednocześnie kupuje. A co to znaczy, jak ktoś nie wie sprzedanie opcji put? Sprzedanie opcji put. Dobrze, mamy dwa rodzaje opcji. Opcja call, czyli prawo do zakupu określonego instrumentu finansowego w określonym czasie po określonej cenie. Czyli opcja call to jest opcja, w której zarabiamy, kiedy cena... zarabiamy, jeśli cena idzie do góry, z góry określonym ryzykiem. Więc jeśli cena idzie w dół, to nas nie interesuje, stracimy określoną z góry wartość, a zarabiamy, tak jest. Jeśli cena idzie w górę. I analogicznie long put, czyli długa pozycja na put. Czyli kupiona opcja put. Jest, mamy z góry ograniczoną stratę, a zarabiamy na spadkach. Tak jest. Ale no musimy teraz... za to prawo zapłacić, tak? Tak. A krótkie pozycje... Krótkie pozycje... No to jest odwrotna sytuacja, czyli my komuś dajemy ten zakład, czyli to my dostajemy premię, ale mamy za to nieograniczone ryzyko. Zgadza się. No i teraz można zrobić kombinację jednego i drugiego, to znaczy jedną opcję wystawić, czyli sprzedać, tak. A drugą kupić. I w tym momencie gra się rozgrywa tą różnicę między cenami rozliczenia, uwzględniając jakiś koszt zawarcia. A jak dobierasz tę różnicę w rozliczenie? Na podstawie czego? No, starcie oporów, tak? Moja strategia głównie jest na momentum, czyli na kontynuację trendu, tak? Zakładam, że mam jakiś setup, który mówi mi, że w najbliższym czasie ta cena gdzieś tam powinna pójść w sposób względnie dynamiczny, tak? I wtedy dobieram te strajki, szukam takiego kompromisu między cenami opcji, a tym prawdopodobieństwem, że cena w danym okresie czasu, w najbliższych, powiedzmy, tygodniach pójdzie w sposób dynamiczny w górę. I wtedy to mi pozwala zminimalizować bardzo koszt tego spreadu, bo te opcje oddalone od rynku są tanie, nie? Są tanie. I teraz, ale jednocześnie próbuję je złapać w takiej przestrzeni, gdzie jest wysokie prawdopodobieństwo, że ta cena się tam znajdzie. I to mi daje bardzo dobre risk reward ratio, dlatego że ta opcja ten spread jest z jednej strony tani, bo te opcje są tanie, ale... A czy ten risk reward ratio da się jakoś policzyć? No tak, oczywiście. To jest stosunek... Średnio ile to wychodzi? No, ja szukam takiego, żeby było 1 do 3, 1 do czasami 1 do 5. Zysk do ryzyka. Zysk do ryzyka, no to, 1 do 3, no to 1 twoje do 5. Wyniki są genialne, no bo jeśli brałeś zysk do ryzyka 1 do 3, 1 do 4, a miałeś, z tego co kojarzę, 3/4 pozycji zyskownych, no to... Nie miałem pozycji zyskownej. Miałem koło połowy pozycji zyskownej. No to i tak bardzo dobrze. Tylko że chodzi o to. Statystycznie, jeśli bierzesz 1 do 4, powinieneś mieć 25%. Jeśli to by było losowe, to powinieneś mieć 25% pozycji zyskownych. Nie, miałem koło połowy pozycji zyskownej. Nawet 20, tylko, że... jeśli zależy, jak tam się liczy. Tylko że właśnie. Tutaj ten dobry wynik wyniknął z zarządzania ryzykiem. To znaczy tam, gdzie miałem stratę, to była ona bardzo mała. Dlatego, że no, ale ten spread był tani. Polega zysk do ryzyka. No, strata jest mała, no bo masz ryzyko 1, a zysk 4, czyli no tak, zyski są bardzo duże, a straty są małe, tak? Tak, tylko czasami się okazywało, że to jest... Jeszcze lepiej to niż zakładałeś, tak? Czyli tak, ten zysk do ryzyka był jeszcze lepszy niż 4 do 1, tak? Tak, no weźmy na przykład tutaj mamy trade na T-Note, tak? Nie wiem, czy widać. T-note to kontrakt terminowy na obligację amerykańską. Generalnie idea jest taka, że jak stopa procentowa rośnie, to wartość tego kontraktu spada i odwrotnie, nie? No i tu miałem taką sytuację, że upracował się jakiś krótkoterminowy trend, powiedzmy, że tu jest mocna sprzedaż, więc liczyłem na jakąś kontynuację. Ta cena już trochę spadła tutaj, ale powiedzmy, jeżeli ten spread był tani i można było liczyć na kontynuację dalej w dół, to zdecydowałem się na niego. No i zakupiłem tutaj ten spread, zrobiłem put. Spread put i tutaj widzimy... Zrobiłem spread put, czyli kupiłem kontrakt, na którym zarabiałeś, jeśli rynek pójdzie w dół. Tak. Tylko pierwszą nogę tego spreada, bo tak ona jest 121 była cena rozliczeniowa. I zabezpieczyłeś to, gdyby było odwrotnie. Tak, schedżowałem po 120,5, czyli tylko pół punktu, właściwie grałem o pół punktu w ciągu miesiąca. Wystarczy, że rynek by spadł o pół punktu, zrealizowałbym ten... Czekałeś do wygaśnięcia, czy zamykałeś pozycję? Nie, zamykałem wcześniej oczywiście.
A dlatego właśnie odpowiadając temu koledze, który pytał, dlaczego nie zrobiłem, grając na zwyżkę, dlaczego nie zrobiłem spreadu za pomocą opcji put. Bo jeżeli robi się spread za pomocą opcji put na zwyżkę, to znaczy, że cenę spreada, znaczy opcję put z wyższą ceną rozliczenia muszę sprzedać, a kupić muszę cenę z niższą ceną, opcję z niższą ceną rozliczenia, co oznacza, że mój zysk wynika z nadwyżki jednej premii nad drugą, a więc muszę czekać w tym momencie, aż ta opcja, żeby zrealizować maksymalny zysk, muszę czekać, aż ta opcja wygaśnie. To jest mój cały... Albo drastycznie zmniejszy się zmienność, no bo na opcję wpływa zmienność, albo coś... No ale mój zysk wynika z wygasania opcji... Tak. A w przypadku, jak mam opcję z pozytywną premią, z dodatnią premią, to znaczy kupuję z niższym strajkiem, na przykład jak gram na zwyżkę, robię bull call spreada, czyli kupuję opcję z niższym strajkiem, a sprzedaję z wyższym strajkiem, to zysk wynika z... no po prostu ze wzrostu ceny opcji, tej pierwszej nogi. Ty grasz nie na zmienność, nie na czynniku, który wpływa na cenę opcji, czyli zmienności, tylko ty bardziej grasz na cenę. Tak, kierunkowo. Tak, dokładnie. Nie? Ale dzięki opcjom możesz sobie zabezpieczyć doskonale ryzyko, tak? No, to jest dokładnie tak, nie? Ale też mam z góry określone wszystkie parametry w tezie. Dokładnie. Mam zysk, zabezpieczony ryzyko, ryzyk. Wszystko. Dokładnie. Wszystko wiadomo. Ale tak? Jednocześnie mam wielokrotny stop loss. To jest wielka zaleta. Co znaczy wielokrotny stop loss? Ja to nazywam wielokrotnym stop lossem, dlatego że jeżeli wziąłbym pozycję na futuresie albo na kontrakcie CFD, no może odwołam się tu do żywego przykładu, właśnie na fundy dolarzy, który omawialiśmy już tydzień temu, zdaje się. I to było tak, że gdybym wziął tutaj pozycję długą, co też zrobiłem, ale zrobiłem to na opcjach, ale gdybym wziął to albo za pomocą CFD, albo za futuresa, to ta cena, owszem, wzrosła, ale gdybym chciał jeszcze dalej trzymać tą pozycję, żeby zarobić jeszcze więcej, no to tutaj naraziłbym się w tym momencie, naraziłbym się na mocny spadek i wyrzucenie tego trade'a, nie? Natomiast w momencie, kiedy mam spreada zrobionego z opcji, to ten, no, po prostu mam z góry określoną stratę i nie boję się tego, że rynek będzie testował mój poziom stop loss, bo ten rynek może zaraz wrócić, nie? Jeżeli mam postawiony sztywny stop loss, muszę wziąć tą, zamknąć tą pozycję, bo ja nie wiem, co będzie dalej. No tak. No. Natomiast jeżeli mam z góry otrzymaną określoną stratę na miesiąc, to ja mogę setup rozgrywać. Tak. Ten rynek może testować mój poziom stop loss 50 razy. Czyli jesteś trochę odporny na manipulacje, tak? No, dokładnie. Bo ktoś zmanipuluje rynek, jest wsparcie, jakiś opór, ktoś tam przybije, ale odporny jestem na manipulacje, stopy, ale jesteś odporny. Tak, ale jednocześnie mogę korzystać też z manipulacji, bo jeżeli w moją stronę pójdzie... Bo jeśli w twoją stronę pójdzie, to sobie wykorzystasz sytuację i zamkniesz. Dokładnie, tak. No. Brzmi bardzo sensownie. Dlatego, no właśnie tu powinien był zamknąć to, ale nie zrobiłem tego, bo długa godzina 12, już po prostu poszedłem spać. I rynek się cofnął, nie? I tutaj było trochę paniki, no, że, no bo pieniądz na stole zostawiony, tak? Mogłem zamknąć, a rynek się cofnął. Ale potem rynek to odrobił, poszedł jeszcze wyżej, no i dokładnie gdzieś tam, powiedzmy, w tym momencie, gdzieś tam po tej cenie, no to zamykałem ten trade, nie? No i taki był trade na fund dolarze. Natomiast ciekawa sytuacja była na T-Note, dlatego że tutaj zakładałem, że będą dalej spadki, ale widziałem, że rynek no nie chcą sprzedawać, nie? Widziałem, że po prostu ten rynek nie ma już dynamiki, więc nie tyle się nawet chwyciłem się analizy technicznej, co po prostu patrzyłem na dynamikę rynku, tak? Widziałem, że, no, że nie chcą sprzedawać, a jest taka złota zasada na rynku, że jak coś się ma nastąpić, a nie następuje, to zazwyczaj występuje sytuacja przeciwna. Więc już mi się nie podobał ten trade, nie? I co zrobiłem? Pierwszy trade, tak jak mówię, zagrałem, kupiłem, zrobiłem opcję bear put spreada, czyli kupiłem po 11 z wyższym strajkiem i sprzedałem z niższym po 5, czyli zrobiłem po 6 punktów ten spread. Jeżeli potem zobaczyłem, że ten rynek nie chce dalej sprzedawać, więc zamknąłem go, odkupując ten spread po 4 punkty, czyli straciłem 2, bo kupiłem po 6, sprzedałem po 4, czyli straciłem na nim 2. Następnie odwróciłem tą pozycję w tym, właśnie dokładnie w tym miejscu,
czekając na rozwój wypadków i będąc właśnie, tak mówię, zabezpieczony przed spadkami, więc nawet jakby rynek tam kontynuował spadki, no to by mnie tak ostro, nie straciłbym tak dużo, tak? Więc odwróciłem tą pozycję, kupiłem, zrobiłem bull call spreada, czyli kupiłem z niższym strajkiem 122,1/4 i sprzedałem drugą nogę tego spreada, drugą opcję sprzedałem po 122,3/4. I ten spread był zrobiony za 7 punktów. No i minęły 3 dni, jak widzimy tutaj cena sobie ładnie szła. To mi daje też bardzo fajną możliwość po prostu zajęcia się czym innym w funduszu, tak? Bo nie muszę, nie mam wolną głowę i sobie zajmuję się innymi rzeczami, co chwilę tam tylko sprawdzam, co się dzieje. I śpię też spokojnie, prawda? Że nawet jakby. No. Więc ta sobie cena sobie rosła, no a i też ładnie. Nie ma ryzyka, że ci zamknie jedną z pozycji, jakby coś ekstremalnie szło? No nie, bo tam mam kupioną... W tym, u tego samego brokera, więc tak, to się wszystko tak, zawsze no bo maksymalna strata to jest premia zapłacona za opcję, nie? Jakiś tam jest margin wymagany, ale... No bo czasami robisz pozycję, że kupujesz jedną opcję, a wystawiasz drugą. No to na tej tak, ale oni... Ja wiem, ale one sobie się... Tak, jak miał u dwóch różnych brokerów, to mógł być problem, bo mogło być jedną stronę wrócić, ale tak, jak masz u jednego brokera obie pozycje, to tu nie ma takiego ryzyka. Tak. Tak, dokładnie tak. A łączysz to czasami też z pozycjami spot? Na razie nie. Czyli long spot, short. No ale koncentruję się na spreadach, bo to mi daje komfort psychiczny i mogę się zajmować innymi rzeczami w funduszu. No dobrze, no i potem, czyli zrobiliśmy tego bull call spreada za 7 punktów i on został sprzedany tutaj za 19, bo widzimy, że ta pierwsza noga spreada jest 36 i druga 17, czyli 36 minus 17. To 36, no, minus 17 to jest 19. Nie? No dobra. Ponudzaliśmy dzisiaj, ale no myślę, że dla osób, które się interesują opcjami, to może być bardzo ciekawy materiał. Pewnie dla większości jest to jakaś czarna magia. Jest to dość skomplikowane, bo to trzeba sobie to w głowie ułożyć dobrze, sobie przeanalizować, co się dzieje, prawda, jak jest... A przede wszystkim zrozumieć, jakie jest wachlarz możliwości, bo strategii opcyjnych to tak myślę, że kilkadziesiąt jest. Tak, spokojnie, tak. Ale bull call spread, bear put spread to są najprostsze. Tak. I które swobodnie, ja każdemu polecam, swobodnie dobra, można to je jeszcze, stosować. Ponieważ czas powoli nam się będzie kończył, to jeszcze dwa tematy. S&P 500 i Boeing, który jest... Może zacznijmy od tego drugiego, bo no jak pewnie większość już słyszała w związku z tym, z tą katastrofą, która prawdopodobnie jest spowodowana błędami maszyny, no doprowadziło to do gigantycznych spadków ceny Boeinga, no może nie tak gigantycznych, no, ale tam on spadł ze 20 parę procent, tak? Tak, cena Boeinga spadła o 20 parę procent. No i robiliśmy taką analizę, no i tak, po pierwsze porównaliśmy Boeinga do Airbusa. Airbus ceny do zysku miał na poziomie około tam 60 parę. Boeing w tym momencie po spadkach ceny do zysku ma 20 parę. No i na pozór, na pozór stała się wielka tragedia, bo zaufanie do Boeinga spadło i tak dalej, i tak dalej. Ale jak się zagłębiamy w temat, to po pierwsze, jak się okazuje, Airbus jest praktycznie jedynym konkurentem Boeinga. Jakbyś mógł w tym czasie wykres pokazać Boeinga. Airbus jest jedynym konkurentem Boeinga w praktyce dla dużych linii lotniczych. I jak się okazuje, Airbus ma tak duży backlog zamówień, że linie lotnicze, nawet jakby chciały, bo niektóre już poogłaszały, że nie będą brały samolotów z Boeinga, nie mają jak zrobić zamówień w Airbusie, bo Airbus nie jest w stanie im przez najbliższe 2 lata dostarczyć tych samolotów. To jest jeden czynnik. Drugi czynnik, podobno jak się rozmawia z fachowcami, oni się wypowiadają, że ten błąd, który tam spowodował prawdopodobnie tę katastrofę, jest bardzo łatwo wyeliminować. To jest jakiś software'owego update'u. I te dwa czynniki skłoniły nas do wymyślenia takiej strategii, żeby zagrać długie pozycje na Boeingu, czyli obstawić to, że on wróci jednak, przynajmniej częściowo, z tych powodów fundamentalnych.
No ale grając długie pozycje na Boeingu, wystawiamy się na ryzyko całego rynku, tak? No bo co z tego, że Boeing sobie pójdzie do góry, jak być może, nie wiem, atmosfera do linii lotniczych ogólnie spadnie, bo ludzie będą mniej latać. Albo nastąpi rynek, długo oczekiwany krach. Albo długo oczekiwany przez ciebie, zwłaszcza krach nastąpi. Więc żeby się zabezpieczyć przed tym, stwierdziliśmy, że można zagrać krótką pozycję w Airbusie, skoro cena do zysku tam jest tak duża, tu jest tak mała, skoro Boeing spadł, ale wiemy, że Airbus i tak nie jest w stanie przejąć tych zamówień, więc wymyśliliśmy sobie pozycję taką skorelowaną, tak? Trochę jak twoje opcje. To, no short, tak, właśnie, short właśnie. Airbus i long Boeing. I się okazuje, że to bardzo dobra decyzja, bo jakbyś mógł pokazać i wykres Boeinga i Airbusa. No, tu jest wykres Boeinga. No to widać, że Boeing idzie do góry, i myślę, że dalej będzie szedł do góry. A Airbus sobie tam stoi po prostu. On delikatnie rośnie, bo general market rośnie, czyli wszystkie rynki rosną. No i myślimy... To jest Airbus. Tak, i myślimy, że tak będzie dalej, tak? Ale takie okazje, to jest okazja. I to jest okazja, to jest typowa okazja. Z bardzo małym ryzykiem i z godziwym... Początkowa reakcja rynku jest taka, że bardzo pobieżnie rynek na to reaguje, tam o spadki, to, że teraz nie będzie zamówień i tak dalej, ale wgryzienie się troszkę chociaż głębiej w temat daje już okazję rynkową, bo nie zawsze spadek, tak, to jest taka pułapka, no bo to nie znaczy, my nie kupujemy dlatego, że był spadek, bo to jest za mało. Kupujemy, że był spadek, ale są czynniki pod spodem, które za chwilę wypłyną, które każą przypuszczać, że ten spadek był... Psychologiczną reakcją. Psychologiczną, biznesową też, realistyczną, ale po zagłębieniu się w szczegóły to wcale nie musi wyglądać tak źle dla Boeinga, jak na pozór mogłoby się wydawać. I przechodząc teraz do General Market, już płynnie, no bo... baliśmy się tego General Market i ja nie pamiętam, my się założyliśmy w końcu, że te ATH będzie, bo rynek idzie jak zaczarowany do góry, już tam chyba mało co brakuje. To znaczy, no już niby przegrałem zakład, więc... Ale nie, następny A następny był, nie, następnego... Ja mówiłem, że będzie sobie... ATH w tym roku, czy tam sobie... w ciągu jakiegoś... Tylko nie pamiętam, czy się założyliśmy. To nie przypominam sobie, żebyśmy drugi zakład zrobili. Nie mogłem znaleźć tego nagrania naszego i nie pamiętam, czy... ale generalnie jesteśmy już chyba bardzo blisko, jakbyś mógł S&P 500... Tak. ATH, wykres pokazać, ATH, czyli all time high, tak, tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że ja mówiłem, że nie będzie żadnego krachu, tylko idziemy na 3000, była taka dyskusja, tak. Idziemy sobie na 3000, ja dalej upieram się, że w tym roku zobaczymy all time high, zgadzasz się, czy się nie zgadzasz? Wiesz, no trend, jest taka zasada, że jak nie ma oznak zmiany trendu, to zakłada się, że będzie kontynuowany, no także... No właśnie, właśnie dlatego obstawiam, że będzie ATH. Ja rozumiem. A słuchaj, a jakbyś miał zagrać teraz, wymyślić jakąś strategię, to wrócę na chwilę do tych opcji. Mhm. Dałoby się coś tu wymyślić? Przy założeniu, że ja mam jednak rację, że to będzie 3000, to no tak, no jak to rozegrać wtedy? Trzeba zrobić bull call spreada w rozsądnej odległości od rynku, który będzie bull miał... Bull call spreada, czyli kupić opcję call z wyższym strajkiem. Z niższym strajkiem. Kupuję opcję call z niższym strajkiem i sprzedaję opcję call też z wyższym strajkiem. I sprzedaję opcję call z wyższym. Która obniża mi koszt pierwszej nogi spreada, czyli zakup pierwszej opcji call z niższym strajkiem. Jasne. I jestem wtedy... Ale kupuję opcję call i sprzedaję opcję call. Tak jest. Tak. Czyli jeśli rynek pójdzie bardzo w dół, to nie mam ograniczonej straty. Tak, to no mam ograniczoną, bo kupiłem, bo obie opcje kupiłem. A, nie? Obie opcje kupiłeś, okej. Okay. No to jak obie opcje kupiłeś, to... To jestem long po prostu. Jeszcze raz, tak. Kupujesz opcję... Przepraszam, nie, sprzedałem opcję call. Ale ponieważ masz opcję call i kupioną, i sprzedaną, to ryzyko się znosi. Tak, tak, tak. Jasne. Tak. Okej. Okay. No to ponieważ czas nas się kończy, to dziękujemy Państwu i widzimy się za tydzień. Tomasz Piwoński i... Sebastian Król, dziękuję bardzo.